trener Jacek Zieliński bardzo chciał mieć Glika i mi się wydaje, to było decydujące, bo on zobaczył, że trener go chce, co mu gwarantowało miejsce w składzie i dobre warunki do grania. To było jeden dzień, nie chcę powiedzieć pół godziny, ale pojedyncze godziny i doszliśmy do porozumienia. Także to nie jest kwestia jakichś przebitek finansowych czy szczególnych argumentów. Uznał, że Krakowia to akurat dobre otoczenie dla niego na tym etapie kariery. Dzisiaj zobaczymy, gra przeciwko Grosickiemu, który jest bardzo dobrym zawodnikiem, czyli dwaj koledzy z reprezentacji pokażą się na boisku i zobaczymy, jak to wypadnie. Z Kamilem się przyjaźnimy, ale tak jak powiedziałem, Kamil nie jest moim agentem, ani nikim, kto by mi, że tak powiem, wybierał klub, albo moją przyszłość. Dlaczego Krakowia? Dlatego, że bardzo, bardzo mnie potrzebowała, że dogadaliśmy się bez problemu, że to jest fajny, duży klub z fajnymi kibicami. Powodzenia panowie, zapraszamy. Pierwsze koty za płoty, na pewno mecz się słabo dla nas ułożył, bo straciliśmy bardzo szybko dwie bramki po stałych fragmentach gry, po rzucie karnym i po rzucie rożnym i później wiadomo, że ciężko się goni wynik, ale nic, na pewno mamy dużo do poprawy. Zawsze jak się przegrywa, to przynajmniej we mnie jest złość i trzeba to przetrawić, także każda porażka boli. Wiadomo, nie mieszkając w kraju przez tyle lat, pokazuje, że coś dla tej, że tak powiem, polskiej piłki w jakiś sposób udało mi się zrobić, bo wyjeżdżając jako bardzo młody chłopak, którego praktycznie nikt, że tak powiem, nie znał, nikt nie dawał mi jakichś też wielkich nadziei na fajną karierę. Wracam po 13 latach do Polski i to mi pokazuje, że jednak przez te 13 lat udało się wiele dobrego zrobić. Przede wszystkim dla siebie, ale tak jak powiedziałem, również dla polskiej piłki. To najbardziej cieszy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.